Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie i w ten oto sposób wylądowaliśmy na pikniku, pomagamy powodzianom. Dziękujemy za te brawa. Drodzy Państwo, chcemy Państwa wszystkich serdecznie powitać. Piknik Pomagamy Powodzianom zorganizowany w konkretnym celu. Wszystkie pieniążki, które dzisiaj zostaną zebrane podczas tego pikniku, zostaną przekazane na rzecz dzieci, a konkretnie z gminy Wilków. Dlatego też, drodzy Państwo, nie żałujmy. Ci te puszki, które trzymają młodzi i starsi przy wejściach. Te wszystkie puszki, które Państwo widzicie tutaj stojące obok stoisk, bardzo prosimy, abyście Państwo do tych puszeczek puszczali darki. Te pieniądze zostaną przekazane, tak jak powiedziałem, na rzecz dzieci z terenów powodziowych, a konkretnie na dzieci z gminy Wilków. Dla tych z Państwa, którzy okażą się bardziej hojni, przygotowaliśmy specjalne kupony, które później wezmą udział w odbędzie się o godzinie 18 tutaj na scenie. A więc, drodzy Państwo, wrzucajcie do puszek, odbierajcie kupony, wypełniajcie kupony, wrzucajcie te kupony tutaj do tego pojemnika, który stoi na scenie i o godzinie 18 będą losowane nagrody. Drodzy Państwo, piknik zorganizowany przez poparciem jeszcze większej ilości osób. Tutaj w pierwszej kolejności, drodzy Państwo, chciałbym nie osoby, że się rozejrzycie wokół siebie, to pewno jest wokół tyczy. Państwo, czekamy na naszym pikniku. Mamy tutaj połowę osady wioślarskiej. Państwo, witamy Konrad Wagolewski, Dragomir Zimbrowenci, witajcie gorąco serdecznie. I Marek Kolbowicz. To między innymi dzięki ich pomocy, między innymi dzięki ich wsparciu, dlatego że, drodzy Państwo, dosłownie wykonałem tylko jeden telefon. Wykonałem jeden telefon do Marka i już od razu... To powiedz o to! Ej, sokoły! Spadłeś z nieba? No! Sokolniku! Marku, proszę się bardzo o sukienkę. Nie mogę, ale sweterek ciąż ten sam. Aż tak zimno przeźmiemy. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy, że pogoda zapisała, bo to jest najważniejsze w momencie, gdy organizuje się imprezy w plenerze. To fajnie, że to samo hasło, piknik, powoduje, że przychodzimy tu nie pojedynczo, tylko przychodzimy tu z całą rodzinami, ze znajomymi. I myślę, że takie rzeczy są bardzo ważne, takie organizacje takich imprez. Poza tym stary jest bardzo szczytny. Media nam coraz mniej pokazują. Musisz kręcić. Coraz mniej nam pokazują. Media trochę nam coraz mniej pokazują tego, co się dzieje. Będę w telewizji. No, to jak to organ. Naprawdę oni nadal potrzebują naszej pomocy. Tak, ja idę. Bo państwo państwem, ale zawsze tak jest, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Wiemy coś z tego, bo każdy to wie. Jesteśmy w końcu sportowcami i wiemy, że nigdy nie jest tak dobrze, że nie mogło być lepiej, bo ktoś się spyta, faktycznie jesteście mistrzami olimpijskimi, zdobyliście wszystko. To czego wam dzisiaj trzeba? No chcemy kolejnego medalu olimpijskiego, kolejnego medalu dla Szczecina, żeby Szczecin był dumny, żeby sławić nasz region zachodniopomorski i Szczecin. A że my, bo działamy teraz jako Szczecin. Jeżeli Szczecin pomaga takim małej gminie, niewielkiej, ale która była zniszczona przez mała doszczętnie, ludzie zmyło całe mieszkania, cały dorobek, całego życia, to słuchajcie, no musimy im pomóc, także no nie pękajcie, tam są takie skarbonki, one naprawdę trafią do ludzi. To nie jest tak, że część idzie na organizację tej imprezy, nie. 100% wszystkiego, które tutaj się zarobi, leci do szkoły, konkretnej szkoły tutaj
było już na ten temat mówione, to nie idzie do jakiejś tam nie wiadomo gdzie, bo zawsze mamy z tym problem. No a gdzie te pieniądze, pewnie połowy ktoś tam wezmę, ktoś to organizował. Nie, całe 100% idzie kasy do gminy Bogatynia, konkretnie do szkoły, a oni sobie już dadzą radę, to tym to się już nie przejmują. Także bądźmy hojni, no, to tak Szczecin daje radę. A my zawsze mamy takie... Auto z gazety. To jak to, ale czasami możemy się zorganizować na takie akcje. Także bardzo serdecznie dziękujemy za to, że przyszliście. Tak jak pan powiedział, organizator, że jeden telefon już też nie... Serdecznie dzięki za to, że jesteście. Zresztą będą z nami jeszcze dosyć długo. Teraz podziwiają i tutaj również Państwa zapraszam za chwilę do podziwiania tego malucha. Przeżyjecie Państwo szok, bo z tego malucha zostało niewiele, a najciekawsze jest to z tyłu, co nasi mistrzowie w tej chwili podziwiają. Jeżeli jesteśmy przy tym, to powiem może słów kilka o tym, co podczas dzisiejszego pikniku dzieje się i co dziać się będzie. A więc tak, drodzy Państwo, rajd krajoznawczy po Puszczy Chrzańskiej, samochodowy rajd krajoznawczy po Puszczy Chrzańskiej już wystartował, załogi już są na trasie. Drodzy Państwo, ci wszyscy, którzy z Was chcieliby wziąć udział w tym rajdzie, tutaj w budynku na parterze jest biuro rajdu, możecie się zapisać. To jest rajd, tak, na razie. No określiłbym go rajdem na orientację. Mogą w tym rajdzie wziąć całe rodziny, a może inaczej, wręcz powinny w tym rajdzie wziąć udział całe rodziny. Rajd polega na przejechaniu trasy, a żeby to było ciekawie, jest zorganizowany według zasad Mistrzostw Polski czy Europy, czyli z badaniem kontrolnym, z książką drogową, z itinererem, to jest takie najciekawsze, to jest trasa rozrysowana strzałkami, z podanymi odległościami, według tego trzeba tą trasę przejechać, tak? Więc jeszcze raz zapraszam, cały czas można się jeszcze zapisać na listę rajdu i w rajdzie wystartować. Po drugiej stronie na torze motocrossowym odbywa się konkurs motocrossowy, zawody mini motocross o puchar firmy Intercars, a tutaj bardzo przepraszam, ten rajd samochodowy rajd krajoznawczy po Puszczy Chrzańskiej odbywa się o puchar firmy Pro Auto. Tam również na torze motocrossowym możecie Państwo obejrzeć pokazy modeli samochodów sterowanych radiem i tam myślę, że i mali, i duzi chłopcy znajdą coś dla siebie. No i oczywiście to wszystko, co w tej chwili jest tutaj przed nami, czyli te wystawy samochodów zabytkowych. Witamy, w tej chwili dojechało przed chwilą do nas Muzeum Techniki, dziękujemy bardzo im za udział. Za chwilę będziemy, pozwolimy sobie wymienić tych wszystkich, którzy wspomogli nas w tej szczytnej akcji. To są ludzie, którzy poświęcili dla nas swój czas po to, aby się tutaj wystawić. A więc zaczynając od strony wejścia, są trzy grupy rekonstrukcji historycznej. Możecie Państwo tam zobaczyć oryginalne umundurowanie, uzbrojenie, pojazdy z okresu II wojny światowej. Są wystawione pojazdy zabytkowe, o tym już powiedziałem, jest kącik motoryzacji polskiej, są samochody sportowe, są samochody po tuningu i tutaj w tej chwili, w tym wejściu wspomnę o takim jednym ciekawym samochodzie. Jest tutaj taki Mitsubishi Eclipse, drodzy Państwo, wręcz potwór, to samochód mający moc rzędu 800 koni. A taka ciekawostka, jest to najszybszy samochód na 1,4 mili w Europie. To może tyle byłoby na początek. Za chwilę tutaj będziemy jeszcze rozmawiać na temat tych wszystkich wystawców. Drodzy Państwo, piknik potrwa do godzin wieczornych, do godziny 18, tak jak już powiedziałem, zaplanowaliśmy losowanie, a potem zaprosimy Państwa na pokaz Teatru Ognia i pokaz fajerwerków. Proszę Państwa, i jeszcze raz tutaj będę Państwa prosił z tego miejsca, zresztą będziemy robili to jeszcze wielokrotnie. Proszę Państwa, cała kwota, wszystkie pieniążki, które zostaną zebrane podczas dzisiejszego pikniku, zarówno do puszek inwestujących,
zarówno do puszek stojących obok poszczególnych stanowisk. Te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone dla dzieci. Na YouTube'a. Pokaż ryj swój brzydki. Ryj sam masz. Taką koszulkę, ja się odwrócę teraz z przodu. Mamy oczywiście logo pikniku z tyłu na koszulce. Mamy loga wszystkich wystawców. No właśnie chciałem wszystkich namówić. Są również podpisy. Tutaj w tej chwili jest podpis Darka Michałszewskiego i Maćka Zegana, naszych dwóch znanych bokserów. Masz auto na niestety nie mogą być dzisiaj z nami na pikniku, ale twarzami pikniku byli również od samego początku. Nasz młody przyszły drifter, którego wierzymy, kurwa. Oni nas wspierają, przepraszają. Niestety w tej chwili, jakąś godzinę temu odebrałem telefon od Darka Michałszewskiego, że niestety nie może przyjechać, ale jest cały czas. Przecież wiadomo, że Michałszewski zajebany w Radisonie. Nasi mistrzowie, którzy w tej chwili tutaj wśród nas przybywają, chodzą, oglądają to wszystko, co tutaj dla Państwa przygotowaliśmy. Również złożyli na koszulkach swoje podpisy, w tej chwili już też odręczne. I te koszulki to można To uczyniliśmy, pozwoliliśmy sobie przygotować tutaj dosyć dużo atrakcji dla Państwa. Mam nadzieję, że tak w Amerykę, czy nas? Zobaczymy się dalej, kontynuować właśnie. Dobra, idę się przejść, zobaczyć.